jestem służebniczką Marii, pełną szczęścia i radości. Tak śpiewają wszystkie służebniczki, ja również. Maria była obecna w moim życiu od samego początku. Urodziłam się w przeddzień niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia, taki trochę spóźniony prezent od świętego Mikołaja. Wzrastałam też i wychowywałam się pod czujnym i troskliwym spojrzeniem Maryi, gdyż kościół parafialny w Jurkowie jest pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z cudownym i pięknym obrazem. Ileż to razy, klęcząc i wpatrując się w dobrotliwe oczy Maryi, jak Matce opowiadałam o moim codziennym życiu. Odkąd sięgam pamięcią, nie przypominam sobie, bym opuściła nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kiedy z radością odkryłam, że również Jan Paweł II, jeszcze jako Karol Wojtyła, często modlił się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wadowickim Kościele. Z różańcem w dłoniach, ze śpiewem majówek, z rolatami, wychowywałam się od najmłodszych lat. By dotrzeć do mojego parafialnego kościoła, musiałam pokonać prawie 5 kilometrów, no i jeszcze wrócić. Potem nastał czas pieszych pielgrzymek do Częstochowy, by jasnogórskiej Pani oddawać całe moje życie. Tam też miały miejsca piękne spotkania, przyjaźnie, w domu matki. Po latach uświadomiłam sobie też, że wybór zgromadzenia, choć zauroczyła mnie miłość Bojanowskiego do dzieci i całe moje powołanie, to tak naprawdę przygoda z Matką Bożą, która za rękę mnie prowadzi i zawsze jest ze mną w najważniejszych momentach mojego życia. Zawsze mogę na nią liczyć, o wszystkim opowiedzieć, zawsze wysłucha, zawsze pomoże, zawsze podpowie. To od niej codziennie uczę się służyć i kochać. To ona podpowiada mi, jak bezgranicznie zaufać Jezusowi i oddawać Mu wszystko. Także ten niebieski, misyjny habit przypomina mi, że jestem służebniczką Marii. I w tym habicie, tu na misjach, żyć i umierać pragnę.